Prokuratura rejonowa w Wałczu została powiadomiona o tym, że na terenie budynku położonego w Tucznie, należącego właśnie do pana Jana Szyszki, przechowywana jest wyprawiona skóra rysia. Ryś objęty jest jako zwierzę całkowitą ochroną gatunkową. W związku z powyższym zleciliśmy miejscowej policji przeprowadzenie czynności sprawdzających, przesłuchano osobę zawiadamiającą i wszczęto w tej sprawie dochodzenie. Które trwa nadal, rysie w Polsce są pod ścisłą ochroną od 1995 roku. Szacuje się, że na terenie kraju jest ich około 200. Według ustawy o ochronie przyrody, kto wchodzi w posiadanie roślin, zwierząt objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli jednak sprawca działał nieumyślnie, może otrzymać grzywnę, karę ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 2 lat. Na obecnym etapie śledztwa nie wiadomo, jak trofeum trafiło na teren posesji w Tucznie, ani od kiedy się tam znajduje. Niewykluczone, że pochodzi z kraju, w którym polowanie na rysie jest legalne.